Cześć, siemanko. Dzisiaj jest 7 rano. Pojechaliśmy sobie do wąwozu myśliborskiego na spacer. Jeżeli jesteście z Dolnego Śląska, Legnica, Jawor, Wrocław, to jest mega fajne miejsce na spacer. Króciutko opowiem o wąwozie myśliborskim, a później śmiało możecie oglądać nasz spacer i posłuchać tego śpiewu ptaków. Wąwóz myśliborski jest najdłuższym, najgłębszym i najbardziej znanym z wąwozów wschodniej części Pogórza Kaczawskiego. Znajduje się na zachód od wsi Myślibórz, ma około 3,5 km długości i głębokość od 30 metrów w części górnej do 80 metrów w odcinku dolnym. Dnem doliny płynie potok Jawornik. Dolina została na całej długości wycięta w podłożu zbudowanym ze skał zieleńcowych, które są zmienionymi podmorskimi lawami bazaltowymi. Pierwotne struktury law poduszkowych można zobaczyć w kilku miejscach na skalnych wychodniach, przy korycie i na zboczach doliny. Wąwóz myśliborski znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Chełmy, a jego środkowy odcinek został w 1962 roku objęty ochroną jako rezerwat przyrody. Wąwóz myśliborski koło Jawora o powierzchni prawie 10 hektarów. Miłego oglądania i chillerki.
Tu lewa. Wróć.
dobry, dobry.